Cześć, Ryba Feli, tam znowu Dying Light 2. Dzisiaj kontynuujemy Gildię Gońców. Może nawet ją dzisiaj skończymy. Zniknęło ostatnio wielu dobrych gońców i gończyń. Mam wrażenie, że ktoś chce nas załatwić. Jest to możliwe. Hej, może ty coś wiesz, co? Jack, z ciebie jest niezły paranoik. Co o tym wszystkim myślisz? Co myślę? Ano myślę, że masz z tą sprawą coś wspólnego. I zamierzam się tu zryźć. Taki robal jak ty z pewnością da radę. Odstawiaj dalej swoją szopkę, a rozjadę ci ją buldożerem. Okej, Milusia. Tu Driscoll. Klienci zasypali nas wiadomościami. Zwykli ludzie mają budziki. Ja mam Driscolla. Coś nowego o Mike'u? Nic. I żadnych tropów. Wiesz, gdzie dokładnie zaginął? Mógłbym się tam rozejrzeć. Ha, właściwie to tak. O! Przyda się świeże spojrzenie. A tobie ufam. Po 5 listach. Nie, naprawdę, dostarczyłem parę listów i już nagle jestem nie wiadomo kim. A dopiero co było, nie każdy szemrany pielgrzym może zostać gońcem. Okej, to chyba coś go zjadło. Zabić zarażonego? Powiedziałbym, że jest ich tu więcej niż jeden. A to jest Mike! Rany kłute? To nie sprawka zarażonych. Napadnięto cię i zostawiono na pewną śmierć. Przez kogo? Sama śmierć najwyraźniej nie była wystarczająca. Może ktoś myślał, że nikt się nie skapnie. Albo dla kogoś to sprawa osobista. I chciał się zemścić tak mocno. Czyli ktoś go napadł. No zdarza się, większość ludzi... Zdarza się! Są i tacy, którzy próbują okradać nas z przesyłek. Albo usiłują rozerwać naszą sieć na strzępy. To nie był napad. Nadal miał przy sobie przesyłki, więc chodziło o niego. Mike nie miał żadnych wrogów. No, sądząc po ostatnich zaginięciach, zapewne nie chodzi tu tylko o Mike'a. Chcesz mi powiedzieć, że celem jest cała gildia? Nie, no nikt by się na to nie porwał. Ale przed chwilą mówiłeś, że ktoś chce rozerwać sieć. Dobra, teraz mam po prostu dostarczyć listy. Spoko. O, nie ma metalowych drzwi! Co to się stało? Ferisie, chodź szybko! Bocian przyleciał! Bocian! Co? To nie bocian, skarbie! Tylko koniec! Bzdura! Umiem rozpoznać bociana! A ten przyniósł nam śliczne dzieciątko! Naszego kochanego synka! Ty chyba mało wiesz. Tak, kochanie. Jest śliczny. Zobacz, ziewa. Och, spójrz tylko na te cudowne polisie. Dobra, styknie. Wciąż tu jesteś? Powiedz mi, że nie dostarczyłem wam dziecka. Nie, spokojnie. To tylko lalka. A. O, Ferisie! Te oczy! Ma twoje oczy! Mówiłem ci, że tak będzie. Co się tu dzieje? Posłuchaj, żona niedawno straciła nasze prawdziwe dziecko w czasie porodu. To ją bardzo zmieniło. Ferisie, twój synek zrobił kubkę! Nawet kubki robi urocze! Ja walę. Ja może stąd wyjdę. To ty jesteś nowym pupilkiem. A ty to? Ktoś, kto ma cię na oku. Często to słyszę. Mondrala, nie bardzo jest na co patrzeć. Niech zgadnę. Derek, tak? We własnej osobie, Mendo. Gońcy byli kiedyś bohaterami. Te insygnia dawniej coś znaczyły. A potem dołączyłeś ty. Sam nie byłeś takim bohaterem, za jakiego chciałbyś uchodzić. Dobra, popełniałem błędy. Ale wierzyłem w gildię. Nie to, co ty. A to był ten zdrajca! Wiem, o co ci chodzi. Chcesz tylko wydębić od nich informacje, a potem nawiać. Może i tak się zaczęło, ale teraz jest inaczej. Gówno prawda. Pokażę im, kto tu jest prawdziwym gońcem. Dam wam wszystkim nauczkę. I to pewnie on rozwala gildię. Jesteś zbyt cwany. Popełnisz błąd. A ja będę wtedy tuż obok. Pielgrzymie. Dlaczego wszyscy oni go nienawidzą tylko dlatego, że jest pielgrzymem? Jakby ja rozumiem stereotypy i tak dalej, ale to trochę jakby taki jak rasizm. Tylko bardzo. Pierścionek mojej narzeczonej. Myślałem, że przepadł. Zginął? Razem z nią. Oh. Tylko na palcu, kiedy siadł prąd. Zanim go przywrócono, przemieniła się i uciekła. To zgadnij, co musiał zrobić, żeby go odzyskać. Więc kto odzyskał pierścionek? Dinesh. Miał zostać moim drużbą. To mój przyjaciel. Jest tu liścik od siostry Dinesha. Pisze, że...
Dinesh zbyt długo był na zewnątrz. Zaczął się zmieniać. Jeszcze zanim wrócił. Musieli go zabić. Ale w jego dłoni znaleźli ten pierścionek. Nie wiem, co powiedzieć. Tragedia. No co ja poradzę? Trzeba było sobie flarę wziąć. Wystarczą jakieś tam utleniacze i coś tam jeszcze. Albo grzybki zjeść. Jezu, ich tu jest tyle, że ja po prostu... Mam ich 200, a nawet ich nie zbieram tak specjalnie. Tylko tak przez przypadek, jak się natrafią po prostu. Wróciłeś? Co się stało? Zarażeni? No rozdałem wszystko. Derek, czarujący typ. Wcale nie chował urazy. Gadałeś z nim. Myślisz, że to on stoi za śmiercią Majka? I zniknięciami? No, możliwe. Zdaje się, że nienawidzi nas wszystkich, choć twierdzi, że szanuje gildię. Gońcy 8. Jeszcze 3 questy. Skarbie, mogłam to odebrać. Przestań, Taniu. Nie traktuj mnie jak jakiegoś niedołęgę. Nie chciałam... Pamiętaj, straciłem tylko nogę. Nie stałem się jednym z tych stworów. Czyli czekaj, odciąłeś sobie nogę, bo cię ugryźli? Przyszedł ten list? Z bazy. Nie muszę go nawet otwierać. Dobrze wiem, o co chodzi. Jakiej bazy? Ta, wykopali mnie. Niezdolny do służby. A, z bazy SP. O nie. Siedź cicho! Przestań się nade mną litować. Nie potrzebuję litości. Tylko jakiegoś zajęcia. Teraz jestem jak ten stary koń, który czeka na odstrzał. Może po prostu daj sobie trochę czasu, kochanie. Co ja powiedziałem? Przestań się kurwa litować. Może i straciłem nogę, ale i tak cię dogonię. Nadal mam dwie ręce. Oj. Położyć, więc zamknij. Oj, to chyba ona jest w gorszej sytuacji od niego. Ale mogli go już zostawić na tej służbie. Jakby, gdzie on indziej się przyda? Jak padnie, no to padnie. Przynajmniej nie będziesz szkodził innym. Gildia gończów. Ale żeby tak natychmiastowo otwierać? Dziękuję za list. To od mojego chłopaka, Kelda. Mieszka na drugim końcu miasta. Edyta Górniak. Ale moi rodzice nam zabraniają. Zdaje się, że to ostatnio modne, ale nie wiem, jak mógłbym pomóc. Choć raz możesz mnie wysłuchać. Nie mam komu się wyżalić. Ale czemu mi? Okay. I jeszcze możesz dostarczyć ten list. Gdybym mógł zostawić swoją rodzinę, bylibyśmy razem, ale nie może. Więc to ja do niego pójdę. Napisałam mu, gdzie się spotkamy. A będzie kontynuacja tego wątku, czy to po prostu tyle? To się okaże, że się spotkają, ktoś ich napadnie i tyle. Zawsze jak idę do tej gildii, to idę do metra i po prostu tutaj tak powoli się wychodzi. Można skakać przez te rzeczy, odbijać się od nich, ale to i tak jest jakby... Dlaczego nie można po prostu biec w tym metrze? Ja rozumiem, że to jest strefa jakby częściowo mieszkalna i... W takich miejscach się nie biega, jak na przykład na statku, który jest ogromny i naprawdę długo się łazi tam. Ale jakby, no nie we wszystkich metrach jest aż taka duża strefa, gdzie nie można biegać. Czasami mogę po prostu sobie rzucać hakiem i od razu wybiec. Jeszcze kilka zleceń i dostaniesz kolejny awans. I to już będą ostatnie misje. Ej, w sumie, nawet bez tego Reshade'a te UV-ki... Co takie niebieskie. A właśnie, bo ja nie mówiłem tego. Ja musiałem ten reshade wyłączyć, bo lagi były trochę w niektórych miejscach. No więc niestety będziemy żyć w kolorowej apokalipsie, jak w Far Cry New Dawn. Może twórcy kiedyś coś zmienią? Nie sądzę, ale fajnie by było. Albo nie wiem, dadzą włączyć jakiś filtr. Coś się stało? Wybacz, ale nie wolno mi powiedzieć. Gildia ma swoją sieć, ale my, nadzorcy, powiedziałabym, że jesteśmy bardziej jak pająki. Oplatamy naszymi nićmi całe miasto i od razu wiemy, kiedy ktoś pociągnie za którąś z nich. Rozumiem. Nie wątpię. I tak czasami pożeramy te nieszczęsne muchy, które wpadną w naszą sieć. Ale równie dobrze możemy dać im małą nagrodę, żeby sieć stała się jeszcze mocniejsza. Jasne. Więc może tym razem nie podzielę się kąskiem, który złapał się w moją sieć, ale wynagrodzę muchę, która zwróciła moją uwagę na nić. Dopilnuj, by muszka dostała nagrodę. A, to nie jestem muszką. Nie dla ciebie. A, ja też dostanę, okej. Nie, nic nie dostałem.
Ale skam. Ale dziwny typ, jakby to było jakieś, nie wiem, stowarzyszenie iluminatów, coś takiego. Ej, w Minecrafcie w tłumaczeniu polskim Warden to nadzorca. Czyli co, oni biegają po jaskiniach i drą się na ludzi? O rany, naczekałem się na to. Najnowszy numer filmowych fanfar nareszcie u mnie. Co to? Najlepsze źródło informacji na temat filmów, występujących w nich aktorów i reżyserów. Udało mi się znaleźć kogoś, kto ma całą kolekcję. Płacę mu, a on co miesiąc przysyła mi jeden numer. Dzięki temu czuję się jak za dawnych czasów, kiedy jeszcze kręcono filmy i można było prenumerować czasopisma. Rozumiem. Ciekawe. Wybacz mi ten wybuch nostalgii, ale kiedy dostaję te szmatławce... Tak, wtedy też uchodziły za szmirę. Cofam się w czasie. Okej, okay, ale on nie wie już o tych filmach? W sensie jakby... Czytanie informacji sprzed premiery nie jest już takie ciekawe, kiedy już jest dawno po premierze i już dużo wiesz. Dobra, został jeden quest. I w jednym questie wszystko się wyjaśni? Tylko uważaj na siebie. Coś wisi w powietrzu. Co, strzela ci w kolanach? Będzie burza. Tak daleko jeszcze nie biegałem. Do Old Villador? Zawsze jak idziesz do metra, to warto poszukać jakichś skrzynek GR albo pomarańczowych kryształów. Zazwyczaj w metrach gdzieś były inhibitory, a jak były inhibitory, to teraz są kryształy. Jeden taki kryształ to jest 1000 hajsu, więc warto brać przy okazji. Spójrz na tę kopertę, Roberto. Jaka ładna. Czyżby zaproszenie na ślub? Raczej pogrzeb. No, by nie. Mój garnitur dawno zjadły mole. Cicho. Tak. Ślub. Dasz wiarę czyj? Gareto. Znasz go? No pewnie. I on się niby żeni? Zawsze zmieniał kobiety jak rękawiczki albo i skarpetki. Przestań. Panna ma na imię Cordelia. Cordelia? Skąd się upamiętam? Ta dziewczyna nie sprzedawała towarów, tylko raczej pewne usługi, jeśli wiesz, co mam na myśli. Okropny jesteś. Ale nie chcę iść na ten ślub. Rozstanął się w ciągu miesiąca. Poza tym mój garnitur zeżarły mole. Nic się nie martw. To tylko informacja, nie zaproszenie. O, więc tylko afiszują się ze swoją niby miłością. Da się przeżyć. Czyli nie musimy kupować prezentu. No i mój garnitur. Przestaniesz w końcu paplać o tym garniturze? Czyli co, coś w stylu Sugar Daddy. A ten tutaj gość to w ogóle... No, miałem garnitur, ale zżarły go mole. Ale miałem garnitur. Taki ładny. Ale mi go mole zżarły. Czuję się, że... Właściwie to nikt już mnie tu nie odwiedza. Przykro mi to... Co słychać na bazarze? Nadal tętni życiem? Oj nie! Jak się dziś miewa pani Krasińska? Wydaje mi się, że dobrze. A co? Tak, zastanawiam się. Jest całkiem sama. Czemu jesteś odwrócony? Martwię się o nią. Właśnie dostarczyłem jej list, więc kogoś tam ma. Niezupełnie. To znaczy, ja czasem z nią rozmawiam i to ja wysyłam do niej te listy. Poza tym rozmawia tylko z wami, gońcami. Serio? Aiden, mamy problem. Co? Co się dzieje? Kolejny napad. Tym razem na Jacka. Właśnie na dole to jest. Czekaj, Jack, to ten skubaniec. I akurat tutaj niedaleko, 200 metrów stąd. A tak właściwie co tak dokładnie zrobił Derek? Bo mówili, że on od adrenaliny był uzależniony i tak dalej. I wpakowywał ich w kłopoty, ale nazwali go zdrajcą jednocześnie. Jakby problemy z zachowaniem to nie do końca zdrada, więc... Coś musiało się stać. I chciałbym wiedzieć co. Nie widzę Jacka, ani nawet śladów walki. W pobliżu zaatakowano gońca. Coś było widać albo słychać? Tak było. Ale jeśli komuś powiem, bez wątpienia czeka nas śmierć. Nie masz się czego bać. Gildia gońców was ochroni. Gildia gońców nie jest w stanie chronić siebie samo. Czyżby? Skoro tak, to oczyść to piętro ze wszystkich zarażonych. Da się załatwić. Zbyt trudne to to nie będzie. Zabiłeś ich? Wszystkich? No było ich z 5 chyba. Faktycznie. Faktycznie! Oni są tam gdzieś na dole, a raczej już ich nie ma, ale no... Widzę, że ich nie ma. Napadli go zamaskowani ludzie. Nawet nie mógł za bardzo się bronić. Złapali go i zaciągnęli do budynku obok. Jest zamieszkany? Raczej nie.
nie licząc zarażonych. Oho, czyli tak samo skończy. Wygląda na to, że wy gońcy jesteście tak niezawodni, jak mówią. A może przewidywalni? Przewiduję, że skopię ci tyłek. Ale co, czy... Urządzasz imprezę i mnie nie zaprosiłeś? No wiesz? Co jest? Derek, goniec marnotrawny, więc to ty za tym stoisz. Co ty mi tu pierdolisz? Ratuję ci tyłek. Co? To nie Derek za tym stał? Czekaj. Jeżeli ja jestem przewidywalny, gdzie jest Jack? Czy to nie on zrobił tą pułapkę? Czy to nie on udawał, że go porwali, żeby ktoś inny, jakiś inny goniec tu przyszedł i próbował go ratować? Wtedy oni by go napadli? To chyba Jack za wszystkim stoi. Bam, koniec. Derek, powiesz mi, co tu się dzieje? Dzięki. Jednak źle cię oceniłem. Tak jak cała reszta. Ale... Obiecałem mieć cię na oku, pielgrzymie. I tak było. Od naszego pierwszego spotkania. Jesteś dobry, ale kiedy wlazłeś w tę pułapkę, wkroczyłem do akcji. Mówiłem, że przyjdę, kiedy popełnisz błąd. Ale żeby mnie poprawić. Albo dobić, a nie ratować. Ale badałem tę sprawę. I doszedłem do wniosku, że to jeden z nas. Jack. Jakieś typy? Mam pewne podejrzenia. Ale na razie pójdę za Jackiem. I bardzo dobrze. Śledziłeś? Tak, ale zgubiłem go, kiedy tu trafił. A potem zjawiłeś się ty. Powinien być blisko. Do wszystkich gońców! Zaatakowano bazę! Co? No, co? Idzie do nadawcy, gnoju. Okej, długo myślałeś nad tym tekstem? Hej, puk puk, jeszcze mnie tu nigdy nie było. Kolejni... Co się dzieje? A, przestał. Driscoll! Nie Driscoll. A, to Driscoll, dobra. Gdyby nie Derek, w ogóle bym się nie pojawił. Derek? Myślałem... Ja też, ale okazuje się, że chcę tylko wrócić do gildii. Czekaj, to jest ten miły. To jest ten hiszpański, co na początku go widzieliśmy. Jaime, to... nie do wiary. Na pewno dla kogoś pracował. Sam nie dałby rady tego zrobić. Jack. Znalazłem Jacka. Nie żyje. A, czyli to nie jeden z nich. Zabójcy też, ale skłoniłem jednego z nich do zwierzeń, zanim zdechł. Co ci wyśpiewał? Jaime pracował dla Wolca. Chcę przejąć nasze archiwa na własność. Słyszałem o Biblii gońców. Jest coś jeszcze? No pewnie. Mapy, księgi. Mnóstwo informacji zebranych przez lata. No, jemu to się przyda. Wiele szczegółów na temat miasta i otaczających je terenów. X13. Szuka czegoś, a ja muszę odkryć czego. Muszę zajrzeć do archiwów. Te informacje są zarezerwowane dla gońców najwyższych rangą. To mnie awansuj. Ty jednak zdążyłeś się już wykazać. I udowodniłeś, że należysz do elity gildii. Chodź. Super! A ta się patrzy, siedzi tu od lat. To ją pytałem o to, gdzie ta baza w ogóle jest. I patrzy, jak teraz ja dostaję dostęp do archiwum. Awansuję 10 razy szybciej od niej. Zyskałeś dziś możliwość poproszenia reszty z nas o jedną przysługę. Co? Chcę mieć swobodny dostęp do elitarnych szafek. Chcę, żeby Derek wrócił do gildii. Te szafki i tak są takie byle jakie. Niech Derek wróci do gildii. Chcę, żeby Derek został przyjęty z powrotem. Ocalił mi życie i nawet jako wyrzutek martwił się o gildię. Przyznał się do błędów i myślę, że postara się je naprawić. Skoro tego chcesz, w porządku. Derek wraca do łask. Aiden, słyszałem wieści i spotkajmy się w kantynie. Jeśli mam ci podziękować, chcę to zrobić osobiście. A o co mogę cię spytać? Mia, nosi biegacze, Jack Matt. Powiesz mi coś na temat majora Matta? Przed rewolucją Jack Matt był po prostu żołnierzem w randze majora. Zasłynął, gdy postawił się Williamsowi i odmówił strzelania do cywili. Wykorzystał swoją pozycję i nakłonił wielu żołnierzy, by przyłączyli się do ludu i wzięli udział w rewolucji. Uchodził nie tyle nawet za bohatera, co za wybawiciela całego miasta. Tak było kiedyś. Teraz podobno bardziej zależy mu na własnych korzyściach niż dobru ludu. Juan Reiner. O Jezu, to będzie dużo do pytania. Ale dobra, Mia. Szukam dziewczyny o imieniu Mia. Mniej więcej w moim wieku. Trochę młodsza. Wiesz coś o niej? Nie, raczej nie. Możesz mi o niej powiedzieć coś więcej? Była jednym z obiektów badań Wolca. Jedną z jego ofiar. 15 lat temu.
Było więcej dziewczyn. Gońcy wiedzą o jednej z nich. Trudno było ustrzec ją od kłopotów. A to chyba mogłaby być ona. Może, ale lepiej się nie nastawiaj. Mówią na nią Lawan. Nie, to nie. Możesz mi coś powiedzieć o X-13? X-13? Ciekawe. Niezupełnie, ale posłuchaj. W przeszłości wojsko oznaczało ważne punkty strategiczne w mieście literą X i liczbą. Były to miejsca takie jak wieże ciśnień czy elektrownie. Im wyższa liczba, tym większe znaczenie strategiczne danego punktu. Ale nigdy nie słyszałem o oznaczeniu wyższym niż X9. Dobra, czyli jeśli chodzi o fabułę, to tak właściwie on nic tu nie wniósł. Jedyne co, no to wiemy o co chodzi z tym X-em. Taka mała ciekawostka. Dzięki, Aiden. Nie wiesz nawet, ile znaczy dla mnie powrót do gildii. Chyba wiem. Nie dziękuj mi. Zasłużyłeś na to. Ale nadal masz mundur. On przez cały ten czas miał mundur. Serio, dostałem jakieś kija. Jak go wywalili, to nie zabrali mu munduru. Trochę dziwne. Dobra, z tym razem lecimy chyba z klubem książki, a na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.